sobotę 8 czerwca na goleszowskiej leśnej strzelnicy Hubertus odbyły się zawody strzeleckie Memoriał pułkownika Waldemara Jagiełło. Zawody zorganizowane przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Bielsku-Białej rozgrywane w ramach Dnia Weterana obchodzonego w Polsce 29 maja. Już od ponad 5 lat, 6 nawet, spotykamy się tutaj z powodu uczczenia pamięci żołnierzy Dnia Weterana oraz memoriału poświęconemu pułkownikowi Władysławowi Jagielle, z którym służyliśmy w 18. Batalionie, ja akurat 25 lat, skromnie mówiąc 4 misje zagraniczne, Syria, Bośnia, Kosowo, Wzgórza Golan i Irak. Dzień Weterana jest obchodzony 29 maja, ale ze względu na to, że jest kilka uroczystości, no niestety nie możemy w tym samym dniu być jednocześnie, ale 27 byliśmy w Krakowie w 33. kole na Dniu Weterana. 29 był uroczysty, obchodzony Dzień Weterana w Lublinie. Uroczystości były ogólnopolskie. A dzisiaj akurat tutaj też ze względu na strzelnicę, że mamy dostęp do strzelnicy w dniu dzisiejszym, spotykamy się, aby uczcić się te Dni Weterana. No i oczywiście nie mogło zabraknąć na tym wydarzeniu spadochroniarzy tutaj z ziemi cieszyńskiej. Tak jest. Jak zawsze co roku spotykamy się tutaj, szczególnie, że mamy siedzibę w Goleszowie Równi. Tam nasza taka mała izba tradycji spadochroniarstwa. A tutaj przez koło bielskie jesteśmy zawsze co roku zapraszani. Tutaj na strzelanie, tylko na strzelanie, w ramach współpracy zawsze jesteśmy razem. Ponadto Waldek Świętej Pamięci Śpiący Jagiełło był naszym członkiem też w Związku Polskich Spadochroniarzy. Także też uczestniczymy w tym memorialu z szacunku do jego pamięci i dlatego tu jesteśmy. Jakie są kategorie właśnie w trakcie tego turnieju? Znaczy w dniu dzisiejszym strzelamy z pistoletu, z broni długiej, z KBK AK, a także z bocznego zapłonu. Te trzy konkurencje rozgrywamy tutaj dzisiaj. Natomiast co do szkół tych wojskowych, to mamy kontakty, udzielamy się w tych szkołach wojskowych zarówno na ulicy Dworkowej w ZDZ-cie, jak i na ulicy w drugim liceum mundurowym w Bielsku-Białej. Skoro w Cieszynie znowu, to znowu jest klasa mundurowa na Szybińskiego w szkole. Dzisiaj akurat przychodzą pierwszy kurs spadochronowy, to było wstępne szkolenie też. Wczoraj byli na strzelaniu, także klasa mundurowa też jest ciągle tutaj z nami w kontakcie. Współpracujemy razem i się szkolą cały czas. I jeszcze druga szkoła jest też na Małej Łące, która też tam współpracuje, ale akurat ich wczoraj chyba nie było, ale też jesteśmy w ciągle w kontakcie, jeśli chodzi o współpracę. I główną nagrodą jest jakiś puchar? Czy? Tak, tak. Główną nagrodą jest puchar. Są także tak zwane deski, które koleżanka Irena Jagiełło wykonuje. I potem jest taki dodatkowy konkurs strzelecki do tarczy memoriałowej, tak to nazwijmy.